Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu zajmiemy się materiałem, który nazywa się Ambient Occlusion. I prawdopodobnie wielu z Was kojarzy się z czymś takim jak światło. I rzeczywiście jest w tym trochę racji, ponieważ Ambient Occlusion jest zwykłym światłem, które można dodać do materiału lub też zmiksować w jakikolwiek sposób, aby uzyskać dodatkowe efekty. Zobaczmy może, jak to działa. Dodam do sceny Cuba. Postawię go z boku, zrobię jego kopię, a następnie dwa te kuby rozciągnę w osi Z, tak aby były takimi dwoma słupkami. Dodam również jakiegoś plane'a i zobaczę tą scenę sobie z jakiegoś kąta, z góry. Moje światło stoi z prawej strony. Gdybym wyrenderował scenę, wyglądałaby jakoś mniej więcej w ten sposób i to jest to, o co mi w zasadzie chodzi. Teraz przełączę się do widoku, w którym mam skonfigurowany Blender do pracy z Cycles. Zobaczę może, jak to wygląda z kamery po wyrenderowaniu. No i teraz kamerę widać będzie trzeba odsunąć. W związku z tym odsunę ją tak, aby uzyskać optymalny widok do potrzeb naszego tutoriala. Weźmy sobie tak, popatrzmy na to. Więc teraz tak, Ambient Occlusion to jest pewien dodatek do materiału. Jeżeli spojrzymy do wiki blenderowego, można łatwo się przekonać, że Ambient Occlusion jest to coś, co zostało dodane po to, aby można było sterować światłem. A więc widzimy tutaj, że jest to specjalny node, który dodaje jeszcze do obiektu jakąś poświatę. Jest to w pewien sposób równoznaczne, czy też podobne troszeczkę do materiału, który nazywa się Emission, z tym, że Emission nie posiada żadnego cienia, a Ambient Occlusion dodatkowo posiada cień. No i teraz ten Ambient Occlusion możemy dodawać, możemy zmieniać siłę tego efektu oraz kolor. Zatem jeżeli kliknę w któryś z tych moich słupków, dodam im materiał, który będzie w jednym przypadku materiałem Diffuse, takim zwykłym. Kolor tego materiału ustawię dokładnie na 0,5. Jak widać, nasz słupek jest troszeczkę ciemniejszy. Natomiast drugiemu słupkowi dodam materiał, który będzie materiałem, no właśnie tym Ambient Occlusion. Nie jest to pełen materiał, ale ponieważ ten shader jest pełnoprawnym shaderem, tak jak wszystkie inne, to mogę go podłączyć od razu do wynikowego noda naszego materiału, uzyskując jego jaśniejszy kolor. Ten kolor również ustawię na 0,5. Jak widzimy, jasność tych dwóch słupków lekko jest od siebie różna, a to się bierze stąd, że Ambient Occlusion to jest materiał emisyjny, który generuje nam na scenie światło. Teraz usuńmy tę lampę, którą mam tutaj, wcisnę H, aby ją ukryć. To spowoduje, że ona nie będzie się renderowała. I teraz jedyne światło na scenie, które mam, pochodzi z czegoś takiego jak kolor mojego tła, czyli kolor backgroundu. Background mam obecnie ustawiony na taki szaro-ciemny kolor. Jeżeli ten kolor zmienię na czarny, to w tym momencie w pewien sposób fizycznie wyłączę kolor tła. Zobaczmy, jak wygląda teraz materiał tła. W materiale tła mam siłę ustawioną na 1, natomiast samo tło ma kolor czarny. Jeżeli siłę ustawię na 0, to w tym momencie w ogóle już nie mam żadnego sensownego koloru na moim tle, no i w ciemnościach powinny stać moje słupki. Upewnię się jeszcze, że nie mam na scenie żadnej lampy, ponieważ czasami zdradziecka lampa może popsuć efekt, ale widzę, że tutaj chyba żadnej takiej lampy nie ma. Sprawdźmy to jeszcze w Outlinerze. No, mam tutaj coś takiego jak lamp, ale ten lamp to jest najzwyklej w świecie ten mój plane, ponieważ to jest widać, jest mesh, który dodawał światła, a który teraz mam wyłączony, w razie czego mogę go wyłączyć zupełnie, żeby nie było po nim śladu. No więc tak wygląda teraz moja scena. I jak widać, nie panują na niej egipskie ciemności, tylko pojawia się na niej światło. To światło jest brane właśnie z tego emission, który mam tutaj dodany, a konkretnie jest to Ambient Occlusion, żeby już bardziej namieszać. Więc Ambient Occlusion mogę również wziąć i zmniejszyć jego siłę do zera. No i dostaję teraz taki efekt. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego tutaj jest jeszcze szary kolor jakikolwiek. Popatrzmy, co mamy w zakładce World. O, widzę, że jeszcze jedna rzecz jest, o której zapomniałem powiedzieć. No i dobrze. Więc teraz tak. Nie wolno mylić dwóch rzeczy. Ambient Occlusion jest dodany teraz jako shader, jako materiał do mojego klocka, który w tym momencie ma kolor czarny. Kolor czarny jest dlatego, że taki ustawiłem kolor tego mojego Ambient Occlusion. W efekcie wyłączyłem go w ten sposób. Kolejny Ambient Occlusion, czy też funkcja związana z liczeniem światła rozproszonego, jest na zakładce World i na tej zakładce mam taki checkbox jak Ambient Occlusion. W tym momencie ta wartość włączona tutaj powoduje, że mam 1/10 dodatkowego rozjaśnienia na całej mojej scenie. I to rozjaśnienie brane jest ze światła rozproszonego właśnie. Mogę to światło wyłączyć, ustawiając faktor na 0. Ewentualnie, gdy ten faktor pozostanie na 1/10, mogę go wyłączyć checkboxem. Dopiero teraz całkiem ciemna jest moja scena. Ciemna jak tabaka w rogu. No i teraz mogę sprawdzić, co się stanie z tym moim słupkiem, gdy włączę mu ten mój ambient, czy też go troszeczkę rozjaśnię. Jeżeli go będę rozjaśniał, dostanę na bardzo ciemnej scenie, w absolutnych ciemnościach, świecący słup.
No i w tym momencie widać, że ten ambient occlusion jest światłem, które generuje się na powierzchni mojego obiektu i dodatkowo jest rzutowane na pozostałe elementy sceny, a więc działa dokładnie tak samo, jak działałby node czy też shader o nazwie emission. Możemy zresztą zmienić na emission na moment i zobaczyć, jaka będzie różnica. Włączam emission. Emission jest ustawiony na 1. Nasz shader typu ambient occlusion był ustawiony, zdaje się, na 0,5. Zaraz to sprawdzę. No teraz tutaj mamy 0,5, emission było na 1, więc dlatego emission wydaje się jaśniejszy. Ale w efekcie tak naprawdę to jest dokładnie to samo. Kolor mam ten sam, z tym, że dodatkowo dla emission dochodzi jeszcze siła efektu. Przy ambient occlusion mam tylko kolor. No i teraz ta siła efektu tutaj jest w zasadzie mało dla nas istotna. Kolor również, ponieważ emission działa w ten sposób, że nie liczy na sobie żadnego światłocienia, a ambient occlusion robi coś takiego. Taka jest różnica między tymi dwoma nodami. Jeżeli wezmę ambient occlusion, proszę zobaczyć tutaj, w samym dole, na samym dole tego kostka i tu na tej ścianie pojawia się coś takiego jak lekki gradient, lekkie załamanie czy przyciemnienie koloru. To dlatego, że to jest właśnie ambient occlusion. On zależy od tego, jakie jest otoczenie. Jeżeli ten kostek przesunę trochę bliżej, to spowoduje, że cienia tutaj będzie jeszcze więcej, ponieważ tak naprawdę wpada tu mniej światła. Tego typu shadera można użyć do rozjaśniania swoich materiałów i do podświetlenia pewnych elementów, które normalnie byłyby zbyt ciemne. Wyjaśnię może jeszcze, czy też pokażę, jak działa ten ambient occlusion tutaj. Otóż jest to rzecz, którą znamy już z normalnego renderera blenderowego, tak zwanego blendera internal. Tutaj jest blender render. Omawiałem to wcześniej w jakichś tutorialach. Natomiast tutaj warto się przyjrzeć, jak działa ten shader. Więc może na początku ustawmy sobie dla dwóch klocków materiał diffuse. Tutaj również wezmę sobie materiał diffuse, po to, aby te klocki były dokładnie tak samo zorientowane względem siebie, jeżeli chodzi o materiał. To znaczy niech ten materiał ich będzie dokładnie taki sam. Czyli teraz na taką scenę patrzę, mam wyłączone całkowicie wszelkie światło, więc nic tutaj nie widzę. Więc na zakładce World mogę włączyć Ambient Occlusion, no i teraz widzimy lekkie rozjaśnienie. Ambient Occlusion, jak mówiłem, jest to sposób pojaśnienia sceny takim dodatkowym światłem rozproszonym. W związku z tym to światło mogę zwiększać, zwiększając czynnik faktor. Ponieważ światło jest rozproszone, ono jest we wszystkich kierunkach prawie takie samo, no to moja scena dostaje takiego bladego, płaskiego, że tak powiem, światła. Nie ma tutaj zbyt wyraźnych cieni, ani w ogóle niczego. Można powiedzieć prawie, że nie będzie niczego. Jednak widać pewną ciekawą rzecz. Podnóże, czy też podstawa tych słupków jest troszkę ciemniejsza niż ich góra. Jest tak dlatego, że one stoją na plane, a plane ogranicza pewną ilość światła, która na te klocki pada, w związku z tym przy podstawie one są ciemniejsze. Teraz siła tego ambient occlusion, czyli tego oświetlenia, bierze się stąd, że mogę sterować tym efektem światłocienia. Jeżeli wezmę sobie ten dystans, zmniejszę, to w tym momencie zmniejszę jakby zasięg cienia, czy też zasięg widoczności ścian. I spowoduje dzięki temu, że przy pewnej niewielkiej wartości będę miał cień tuż przy samej podstawie. Proszę zobaczyć, zmniejszyłem teraz do jednej jednostki blendera ten dystans i już widać, że gradienty, które są tutaj w podstawie, są dosyć krótkie. To jest właśnie ten parametr i on właśnie w taki sposób działa. Jeżeli dystans wyłączę lub zrobię ujemny, to mogę uzyskać efekt odwrotny związany z pewnym pojaśnieniem czasami nawet, z tym, że w tym przypadku słabo to widać. No jak dam troszeczkę więcej, to no niestety dużo się nie zmienia. Wartości bliskie zera powodują, że ten mój cień jest bardzo ściśnięty, bardzo wgłębiony. Symulować można za pomocą takiego efektu na przykład bardzo wielkie budynki, które z reguły mają niewielką strefę cienia przy swoich podstawach. Natomiast gdyby to były klocki do zabawy czy coś takiego, musiałbym ten parametr zwiększyć po to, aby cień sięgał wyżej, tak jak teraz. No, mówię to przy okazji niejako, ale przydaje się to, mam nadzieję, żeby zrozumieć, na czym polega działanie efektu ambient occlusion. Oczywiście mogę teraz wziąć jeszcze powiększyć sobie światło środowiskowe, które mam normalnie, czy też świecenie Worlda, który teraz jest czarny, więc podniosę mu troszeczkę kolor, no może właśnie tak do 0,5. No jeżeli teraz będę sterował suwakiem takim jak Stretch, to będę miał jaśniej lub ciemniej na scenie. Dodatkowo z tym parametrem Ambient Occlusion ten ambient będzie się dodawał do całej sceny lub z niej będzie usuwany. No ok, mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłem w ten sposób, natomiast samo zastosowanie tego shadera Ambient Occlusion no, w zasadzie ma sens tylko wtedy, kiedy dodaję tak naprawdę ten ambient do istniejących materiałów. Może będzie jakaś okazja, żeby to pokazać. Tutaj mam diffuse, tu jest takie coś, no teraz dodałem go do czegoś zupełnie bezsensownego. O, tu jest ten mój ambient. Mogę mu zmienić kolor, wtedy będzie jakiegoś szczególnego koloru poświata na obiekcie. No, taka dosyć dziwna, specyficzna rzecz, ale warto wiedzieć, że taki materiał istnieje. Ok, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.